Co to za osiedle? Sławin. Na jakiej ulicy tutaj mieszkasz? Sławinkowska. Tu mieszkam. A długo pan tutaj mieszka? 53 lata. Pracuję tam po drugiej stronie skansenu i tam jest okropna droga, ulica Sławin. Tam jest błoto, albo kurz, albo błoto i to jest najgorszy problem. Ale tak poza tym to całkiem przyjemnie. Już trzeci rok czy czwarty tutaj mieszkam w tej okolicy, wynajmuję stację. Osiedle mi się podoba, ale nie podoba mi się hałas z ulicy. Urząd miejski. Coś powinien zrobić, albo osłony, jakieś zmniejszające dźwięk, albo jakąś obwodnicę. Przecież tutaj jest główna trasa z Warszawy i przez osiedle mieszkaniowe to tak nie za bardzo. Pod górkę droga, to wypadek teraz był 2 razy w tygodniu. No to wszystkie samochody jadą naszą drogą, naszą tulipanową. To znaczy, jak tam jakieś nieprzyjemne wydarzenie jest na Warszawskiej, no to wtedy mamy objazd. No, dużo większy jest ruch, dużo więcej ludzi, dużo więcej dzieci, dużo więcej takiego krzyku. Obwodnica powstanie, będzie wszystko okej, okay, prawda? Ja mieszkam tam od tej kawałek na Gabrieli Zapolskiej, czyli tam, to tam jest bardzo cicho. Tam w ogóle nie słychać. Tutaj, no tutaj to tylko tu stoją samochody. One chwilę jadą i do widzenia. Tu nie ma tirów, nie ma żadnych takich jakichś ciężarowych, tylko są te miejskie. A miejskie są dobre. A przecież do miasta to jest rzut beretem. Tym bardziej, że 18 co 10 minut, 5 co 10 minut, 37 dookoła lata. 18 teraz jest przedłużona aż tam na Marysin chodzi, jeździ. Naprawdę jest połączenie z miastem jest superowskie. Kiedy mogę sobie wyjść w każdej chwili. No niezależna jestem od czasu. 18 odjechała widząc, że my biegniemy, więc kierowcy nie są w porządku, bo to jest prawda przystanek. Ja z tych schodów biegłam, pani tędy, a on odjechał. No, spory z autobusów i łatwo jest zjechać. Był jeden, teraz jest 3, nawet 5 w sumie, bo ile? 200 metrów mamy. Jeszcze dodatkowe 2 autobusy, prawda? Ale jak ktoś jedzie do pracy i wtedy ten kierowca sprzedaje te bilety, jest bardzo niewygodnie. Tu jest tyle miejsca, powinien być kiosk. Lepiej się tutaj mieszka niż właśnie w centrum, niż na innych obrzeżach miasta. A tutaj mam kilka autobusów, w każde miejsce mogę spokojnie dojechać. Nie ma żadnego problemu. Tu jest teraz za dużo, można powiedzieć. Bo ta piątka chodzi, 37, 18.